ryb tyle samo. Kolega Jurek, o którego puchar żeśmy tutaj dzisiaj walczyli, troszeczkę mnie niepokoi tylko to, że sprawdziliśmy to w województwem, że tutaj tych zawodów już następnych robić nie będziemy, przynajmniej wojna. Proszę Jurku o ogłoszenie wyników i... Więc zaczynamy zgodnie z tradycją. Ja dziękuję wszystkim, którzy przybyli i wzięli udział w walce o te moje trofea. I chciałbym zgodnie z tradycją zacząć od klasyfikacji drużynowej, która dla nas jest zawsze podkreślana, że najważniejsza. Znowu w dniu dzisiejszym pierwsze miejsce zajęło KWP Szczecin w składzie Urgal, Motyl, Stawiecki. Proszę przedstawiciela drużyny. O, nie rozpakowywałem, po prostu już tak. Bardzo dobrze, nie będzie siadał. Drugie miejsce to było KPP Stargard w składzie Mariusz Kleszko, Mirosław Wuczma, Marek Szmalarkiewicz. Po prostu naszego. Trzecie miejsce w dniu dzisiejszym zdobyła jednostka wojskowa w składzie Joachim Zdzisław Kowalczyk. Stasieku, to jest na twoje ręce po prostu. No oczywiście wy. Za zwycięstwa sektorowe. W sektorze A pierwsze miejsce z wagą 1510 zdobył Cyculak Jan. Trzymaj. W sektorze B wagą 300 gram zwyciężył Mariusz Pleśko. Dzięki, tak, Mariusz, na ciebie również. I w sektorze C pierwsze miejsce wagą, najwyższą wagą i jednocześnie największą rybę złowiła. Za największą rybę upunktowany został puchar przez Janusza Tartanusa, który również na te moje zawody się położył. Zdobył Jaskowski Czesław. Brawo Czesio! Waga 2460. Waga największej ryby 57. Czyli po prostu tutaj jest za pierwsze miejsce w sektorze C. I również drugie to jest za największą rybę, ale to jest również od tego, tak się gratuluję. Ja wam tylko powiem przyniósł, to przez niego tutaj te zawody się odbyły. A przy okazji, dlatego ja miałem przygotowany również puchar dla drużyny gości. Goście się nie zjawili, ale to wszystko chciałbym szczególnie tutaj podziękować Rysiowi Borkowi za to, że jeździł codziennie, sprawdzał łowisko, czy jest możliwość, jak spada woda, żeby to było można zrobić. Jak ja byłem Jurek, to spadała, jak tylko on, to się podnosiła. Z kim on tam był? Gości. Brawo, Rysiu! Dziękuję, Jureczku! Nie umieszkam powiedzieć, że w przyszłym roku będą zawody jubileuszowe i sądzę, że będą czwarte zawody. Również puchar kolegi Jurka wchodzi to do tradycji naszej, także to zostanie. I bardzo dziękuję ci, że podjąłeś się zorganizowania tych zawodów. Wykonawstwo, jak było, tak jest, to sami widzicie i tego. Najważniejsza rzecz jest taka, że nie musieliśmy losować pucharu. Nie? Coś tam było. Karkutka jeszcze czynna, proszę korzystać.